Tak Polacy oceniają zmiany w kraju. Nie jest dobrze, sondaż CBOS. Ponad połowa Polaków uważa, że kraj zmierza w złym kierunku. 30% Polaków jest zdania, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, natomiast ponad połowa, 53%, twierdzi, że w złym. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS przeprowadzonego próbie liczącej 1131 osób. CBOS wskazuje, że w kwietniu utrzymuje się przewaga ocen krytycznych sytuacji ogólnej, politycznej i gospodarczej w kraju. Rośnie optymizm, odnotowujemy pewien wzrost negatywnych ocen obecnej sytuacji politycznej w Polsce przy jednoczesnym wzroście optymizmu dotyczącego jej zmiany w perspektywie roku. Wzrósł również optymizm w kwestii poprawy sytuacji gospodarczej. Wciąż nieco ponad połowa Polaków dobrze ocenia sytuację swojej rodziny, choć w ciągu ostatniego miesiąca ubyło osób zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej, pokazało badanie CBOS. Natomiast równomiernie wzrosły odsetki osób przewidujących poprawę swoich warunków materialnych w przeciągu roku, jak i tych przewidujących ich pogorszenie. W kwietniu oceny ogólnej sytuacji w kraju pozostają bardzo zbliżone do tych sprzed miesiąca. Wciąż 30% Polaków uważa, że zmierza ona w dobrym kierunku, a ponad połowa, 53%. Spadek o 1 punkt procentowy, że w złym. Wiek, wykształcenie i wiara. Wskazano, że oceny ogólnej sytuacji w Polsce są zależne przede wszystkim od sympatii politycznych respondentów. Pozytywne oceny wyraźnie przeważają wśród zwolenników ugrupowań rządzących Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia, przy czym od lutego obserwujemy pewien ich spadek o 83%. W lutym wobec 80%. W marcu i 75%. W kwietniu. Wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych dominuje natomiast zdecydowanie przekonanie, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Sytuację w kraju częściej oceniają pozytywnie osoby starsze, 50%. Respondentów powyżej 65. roku życia wobec 13%. W grupie 18-24 lata mieszkańcy mniejszych miejscowości 34%. Na wsi wobec 20%. W największych miastach, a także osoby gorzej wykształcone 43%. Wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wobec 19%. Badanych z wykształceniem wyższym. Z badania CBOS wynika, że jeśli chodzi o grupy społeczno-zawodowe, to najwięcej ocen pozytywnych obserwujemy wśród emerytów, 51%, natomiast najwięcej negatywnych wśród uczniów i studentów, 80%. Oceny obecnej sytuacji kraju silnie warunkuje również ogólna orientacja polityczna, podczas gdy 53% zwolenników prawicy uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, 84% wyborców lewicy jest przeciwnego zdania. Znaczenie ma tutaj również uczestnictwo w praktykach religijnych, minus 64%. Osób biorących w nich udział kilka razy w tygodniu ocenia sytuację w kraju pozytywnie, podczas gdy 73% badanych zupełnie niepraktykujących ocenia ją krytycznie. Sytuacja polityczna. Istotne jest również to, jaką stację telewizyjną badani określają jako swoje główne źródło informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie. Wśród widzów telewizji publicznej dominują oceny pozytywne, 75%. W przypadku widzów TVP Info. Z kolei osoby czerpiące informacje z innych źródeł oceniają sytuację Polski w przeważającej mierze krytycznie, w czym prym wiodą widzowie TVN24, 85% ocen negatywnych. Od początku roku rośnie stopniowo odsetek badanych zakładających brak zmiany w tym zakresie, 34% wobec 32% w marcu, 30% w lutym i 28% w styczniu. Oceny sytuacji politycznej pogorszyły się w stosunku do tych sprzed miesiąca. O 3 punkty procentowe przybyło osób oceniających ją jako złą, 51% wobec 48% w marcu, a o 2 punkty spadł odsetek badanych uznających ją za dobrą, 17% wobec 19% w marcu.
Sympatycy wszystkich partii i opozycyjnych oceniają sytuację polityczną kraju w przeważającej mierze negatywnie. W kwietniu odwrócił się natomiast utrzymujący od grudnia 2020 roku trend spadkowy dotyczący pozytywnych przewidywań sytuacji politycznej w Polsce. Prognoz optymistycznych przybyło w tym miesiącu o 2 punkty procentowe 13% wobec 11% w marcu. Jednocześnie o 3 punkty procentowe spadł odsetek osób niespodziewających się zmiany w tym względzie 43% wobec 46% w marcu, a o 1 punkt spadł odsetek prognoz pesymistycznych 29% wobec 30% w marcu. Poziom życia badania CBOS pokazują, że w kwietniu oceny sytuacji gospodarczej są minimalnie gorsze niż w ubiegłym miesiącu. Wpływ na to w dużej mierze mają preferencje partyjne badanych, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie. Spośród grup społeczno-zawodowych szczególnie pozytywnie oceniają go rolnicy 47% ocen pozytywnych, a wyjątkowo negatywnie uczniowie i studenci 58% ocen negatywnych. W stosunku do marca wzrósł nieco odsetek prognoz optymistycznych dotyczących zmiany sytuacji gospodarczej kraju w perspektywie roku 23% wobec 21% w marcu. Prognozy pesymistyczne wciąż jednak przeważają i utrzymują się na niezmienionym poziomie 34%. Badania CBOS pokazało, że od drugiej połowy października 2020 roku oceny poziomu życia badanych nie ulegają większym zmianom. W porównaniu z ubiegłym miesiącem spadł natomiast odsetek osób zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej 54%. Spadek o 5 punktów przybyło z kolei badanych oceniających ją jako przeciętną 39% wobec 36% w marcu i złą 8% wobec 5% w marcu. Satysfakcja z poziomu życia swojej rodziny, a także z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego rośnie wraz z dochodami per capita. Badanie Aktualne problemy i wydarzenia zrealizowano w dniach od 8 do 18 kwietnia 2021 roku na próbie liczącej 1131 osób, w tym 47,3%. Metodą CAPI 38,5%. CATI i 14,2%. CAVI